Siekierz. Wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim i gminie Biesiekierz, której jest siedzibą. Przez miejscowość prowadzi droga wojewódzka nr 112, a sam Biesiekierz jest dziś głównym ośrodkiem gminy. Na terenie wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla z XIV wieku, w którego wnętrzach znajduje się późnorenesansowy ołtarz oraz chrzcielnica z XVII wieku. Znajduje się tu również zespół pałacowo-parkowy z przełomu XIX i XX wieku, którego powierzchnia wynosi 2,5 hektara. Znajduje się tu również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Zlokalizowany jest tu również Urząd Gminy oraz posterunek Straży Gminnej. W samym sercu miejscowości można znaleźć Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z biblioteką. W Biesiekierzu działa również klub Senior Plus. Swoje miejsce ma tutaj również szkoła podstawowa. Tym, z czego jednak Biesiekierz słynie, jest najbardziej znany, nieznany pomnik ziemniaka w Polsce. Biesiekierska bulwa dumnie stoi w samym centrum Biesiekierza już od lat 80. XX wieku. Usytuowana jest kilkanaście metrów na południe od dawnej trasy drogi krajowej nr 6, obecnie drogi wojewódzkiej nr 112. Według danych pomnik ziemniaka wraz ze stelażem mierzy 9 metrów wysokości, z czego sama bulwa ma 3 metry i 95 centymetrów. 9-metrowy pomnik miał symbolizować 9 odmian ziemniaka wyhodowanych w gminie Biesiekierz. Według Urzędu Gminy Biesiekierz jest to prawdopodobnie największy na świecie monument ziemniaka. Mieszkańcy Biesiekierza sądzą, że pomnik ziemniaka widoczny jest nawet z kosmosu. Inicjatorem budowy pomnika ziemniaka był ówczesny dyrektor stacji hodowli roślin Mariusz Reder, a wykonawcą projektu szczeciniecki artysta Wiesław Adamski. Tuż za mną główny bohater, pomnik ziemniaka. Warto nadmienić, że ten wyjątkowy symbol zdobi dziś nie tylko okolice, ale przede wszystkim herb gminy Biesiekierz. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał ten niebywale dziwny, ale jakże wyjątkowy pomnik? Aby poznać historię powstania biesiekierskiego ziemniaka, musimy cofnąć się w czasie. SHR, stacja hodowli roślin. Ta w Biesiekierzu powstała 1 stycznia 1970 roku z ówczesnych państwowych gospodarstw rolnych. Pierwszym dyrektorem był Mariusz Przygocki. Swoje obowiązki pełnił do 31 marca 1970 roku. Od kwietnia tego samego roku obowiązki dyrektora objął inżynier Zbigniew Degler. W 1973 roku nowym dyrektorem został Mariusz Reder. W 1973 roku przybyliśmy spod Szczecinka, gdzie mąż był dyrektorem stacji hodowli roślin w Skotnikach. Jak to się stało, że znaleźli się Państwo właśnie w Biesiekierzu? Odchodził z Biesiekierza pan dyrektor Degler, tyle pamiętam, i mąż dostał propozycję objęcia stanowiska dyrektora właśnie w Biesiekierzu. No i zdecydowaliśmy się na to i przeprowadziliśmy się. Stacja hodowli roślin powstała z połączenia 5 gospodarstw. To jeszcze przed moim przybyciem tutaj. W skład stacji hodowli roślin wchodziły gospodarstwa Świemino, Parsowo, Biesiekierz, Kraśnik, Laski, Kotłowo. Pracowałem w dziale hodowli ziemniaka, początkowo jako starszy specjalista, a w końcu przez ostatnie lata istnienia stacji jako zastępca dyrektora do spraw hodowli ziemniaka, jako główny hodowca. W
Ile osób zrzeszała właśnie stacja hodowli roślin? Ilu mniej więcej pracowników? Czy pan pamięta? No, znaczy w dziale hodowli ziemniaka pracowało około 30 pracowników. Był dział hodowli ziemniaka jako wydzielony, który posiadał własną bazę laboratoryjną. W tym czasie, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze była mała baza, była to pała, co się mieściła, potem powstawał ten budynek nowy, który powstał i trzy szklarnie koło tego, w których prowadzono prace badawcze. Jako stacja hodowli roślin specjalizowała się w hodowli zachowawczej ziemniaka. To znaczy hodowla polegała na badaniu, czy dana odmiana ziemniaków nadaje się do dalszej hodowli, czy choroby, które zaczęły występować na tym terenie, czy na tym, gdzie były uprawiane, czy wykluczają tą roślinę z dalszej reprodukcji. To na tym polegała działalność stacji hodowli roślin. Mhm. Nie była to hodowla typowo twórcza, była zachowawcza. Pracownicy działu hodowli ziemniaka SHR Biesiekierz byli współautorami różnych odmian ziemniaka wspólnie z SHR Płochocin koło Warszawy. Dzięki tej współpracy wyhodowano takie odmiany jak Perkos, Arkadia czy Cykada. W SHR Biesiekierz prowadzono nasiennictwo około 20 odmian, które wyhodowano w Instytucie Ziemniaka w Boninie i innych SHR-ach. Była to naprawdę wzorowa stacja, w której pracowało około 500 pracowników. Dobrze nam się pracowało. Gdyby pani mogła wrócić pamięcią do tamtego okresu i tak oprowadzić mnie po całym SHR-ze. No tak, zaczęło się od remontu w pałacu. Następny była rekonstrukcja w parku. Park był zapisany do rejestru zabytków. W związku z tym byli dendrolodzy, którzy tam określali, co można wyciąć, co nie. No i zajął się tym ogrodnik z Koszalina. Nazywał się pan Wierzchowiecki, który tam przeprowadził i alejki odnowił i był przy wycinaniu niektórych niepotrzebnych zakrzewień. Prowadził całe te prace z tym związane. Przed pałacem był piękny klomp z różami, miały ciemnoróżowy kolor. Pięknie wyglądały tam i tak jakby zdobiły na wejściu ten pałac. Ładnie to wszystko wyglądało. Naprzeciwko pałacu był też taki budynek, którym był Dom Kultury, była też biblioteka. No, życie takie kulturalne było rzeczywiście dobrze prowadzone, że tak powiem. Proszę jeszcze opowiedzieć troszkę o tych szklarniach i zabudowach gospodarczych. No to rzeczywiście najlepszy byłby w tym pan Kuszel. On tam był od początku i powstawały nowe, bo nie było. Działu hodowli roślin był, częściowo znajdował się w pałacu. Został wyprowadzony po czasie, gdy zbudowano nowy dział produkcji ziemniaka, łącznie ze szklarniami. I rzeczywiście przeniesiono wtedy tam cały ten dział, natomiast w pałacu, w tym miejscu powstała Izba Pamięci, związana właśnie z osiągnięciami stacji hodowli roślin. Budynki gospodarcze, no tak, była bardzo blisko, była obora, blisko pałacu, więc trzeba było utrzymywać tą czystość niesamowicie. Obejścia były ładne, tu szczególnie od frontu pałacu był taki basen przeciwpożarowy, wyglądał ślicznie jak staw, nad nim był płaczący grab, przepraszam. Czy pamięta pan czas, w którym powstawał pomnik ziemniaka? Jak wyglądały prace? Tak, pamiętam. Szukaliśmy bulwy ziemniaka, która spodobałaby się panu, jak się nazywał ten pan? Wiesław Adamski. Panu Adamskiemu, no więc trzeba było wybrać bulwę foremną, bulwę, która no, odpowiadałaby kształtom ziemniaka. Według mojej oceny, według mojej wiedzy, pomnik ten był zakończony w 1980 roku.
albo wcześniej na początku, bo jeszcze z rozeznania takiego tu miejscowego, nawet w chwili obecnej, to znam sytuację, gdzie pod tym pomnikiem dwaj pracownicy stacji, rozchodząc się, kiedy jeden jechał na kurs, to jeszcze żegnając się, jeszcze dobrą wódkę wypili. Także też i opowiadał, że właśnie to było już pod pomnikiem. Także, a na kursie był między styczniem, lutym 80 roku, czyli z tego wynika, że 79 rok był zakończony, postawiony pomnikiem. I to rok, który stoi tam na tablicy, nie jest tym rokiem, który faktycznie był ten pomnik zakończony, bo według moich obliczeń też mi nigdy to nie pasowało. A w jaki sposób pan Mariusz Reder, pani mąż, wpadł na pomysł postawienia w Biesiekierzu nietypowego pomnika ziemniaka? Mało pamiętam początki, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że początkowo miało być to tak jakby emblemat firmy. Miał trafić na papier firmowy, a później się okazało, że podobał się tak wszystkim. Pojawił się tutaj na tym terenie wykonawca tego pomnika, ale wcześniej powiem, że on, przygotowując się pod ten pomnik, wykonał wiele ładnych rzeczy, bo w tym czasie, w roku 1977, przeszła przez Biesiekierz taka mała wichura, która w parku połamała kilka drzew. I te drzewa były połamane, głównie to były kasztanowce. I pamiętam, że zrobił taką podobiznę, rzeźbę z tego pnia, który został, stojąca część w parku. Po prostu zrobił tak zwany koronę króla, czyli to była postać głowy króla, która miała takie szpikulce złożone, coś w rodzaju, jak się z daleka szło, w rodzaju korony. To było z mosiężnej blachy robione, coś takiego, bo to było świecące, ładne, także że to było. To dłuższy czas to było. Kilka ładnych lat to służyło. No potem z czasem ząb czasu zrobił to, że drzewo umarło, korona spadła, dzieci rozniosły po parku, potem na złomie się znalazło i tyle. Taka była historia tej korony króla. Wiesław Adamski, artysta plastyk. No tam mnie przywieziono kiedyś i ja tam zaczęło się od klubu w takim stylu ludowym, prawda, im tam zaprojektowałem barek, nie barek, coś takiego. No i tam Reder do Biesiekierza ściągnął naukowców, stworzył im laboratoria i ci naukowcy pracowali nad ziemniakiem i wyhodowali, prawda, 9 odmian ziemniaka. W bardzo nowoczesny sposób za tamte czasy, że tam izotopy podkładali pod te ziemniaki. To już w tamtych czasach już coś takiego było w Biesiekierzu. No ja tam nie miałem wielkich ambicji, po prostu robiono planszę jako rzeźbę, chciałem zrobić formę przestrzenną. Postanowiłem zrobić tą bryłę ziemniaka, żeby ona była widoczna z jakiejś odległości. Jak ktoś przejeżdżał samochodem, żeby wiedział, że tam akurat bawią się z tym ziemniakiem. I tam na miejscu to zacząłem robić. Nogi są wykonane z metalu, ten stelaż. Natomiast sam ziemniak wykonany jest z poliestru, zbrojony matą szklaną. To nie był malowany ten ziemniak, bo ten poliester ma kolor ziemniaka. W glinie zrobiłem połówkę tego ziemniaka, zrobiłem formę. Wentyle powstawiałem, w tej formie już laminowałem tego ziemniaka. Ten ziemniak bez 5 cm, 4 metry wysokości sam ziemniak ma, bulwa. I teraz musiałem tego ziemniaka złączyć. A żeby złączyć, musiałem od środka go wylaminować. Więc zrobiłem od tyłu otwór, jak w jajku. Tam wchodziłem do środka i go laminowałem. I jak się do tego ziemniaka wchodziło, to ktoś tam wpadł na pomysł, żeby sobie tam kielicha wypić w tym ziemniaku. To ktoś podchwycił, no i teraz jak jakaś delegacja przyjeżdżała do Redera, to Reder dla ciekawostki tam prowadził tego ziemniaka, no i tam wchodzili do środka i sobie tam na kielicha, atrakcja. I kiedyś tam jakieś tam święto mieli, coś takiego, i oni sobie tam przy świecce biesiadowali w środku w tym ziemniaku. On był podparty cegłami. I ktoś te cegły wyjął, pchnął tego ziemniaka. Ja pchnął, że tam się poturbowali ludzie, nie? Także tam ciekawe historie były z tym ziemniakiem. No w końcu zamontowaliśmy te nogi, ten stelaż. Ten stelaż jakby symbolizował narzędzie takie pomiarowe, jak są w miarkę. Te nogi, które po prostu sobie mierzyły tego ziemniaka. Bo tu chodziło o ten symbol, prawda, że ten ziemniak ma jakiś tam wymiar. Fundamenty postawiono te nogi, potem tego
ziemniaka na tych takich kłykciach postawiono, zamontowano, no i ten ziemniak stoi. Przełom 77-78, 20 metrów od obecnie stojącego pomnika na podwórzu gospodarstwa wtedy, była zrobiona taka łupina ala połówka orzecha włoskiego, łupina, w której później zostało wykładane włókno. W tej łupinie jeszcze powiem, była zamontowane i było jakieś ze 20-30 wentyli do powietrza. A po co to było, to ja się przyglądałem, jak to było robione i nie miałem wyobraźni, bo to było moje pierwsze spostrzeżenie, więc przyglądałem się tylko na to i patrzyłem, po co to wszystko robi, służy. I widziałem, jak potem pan Wierzchu Adamski brał sprężarkę i kiedy już wykleił tą łupinę całą wykonaną z włókna szklanego i z żywicy epoksydowej, a przywoził te materiały, wszystko, pan Michał Obławski, pamiętam, to było złożone tutaj w Biesiekierzu w magazynku koło Bory i pan Michał Obławski to przywoził z Chojnic. To była jakaś, wtedy wytwarzali tam łodzie pełnomorskie, takie żagle, nie żagle, tam była taka specjalistyczna firma, no i od nich oni jakoś odkupili te rzeczy i wiem, że dyrektor to załatwiał i to kto załatwiał z oddziału zaopatrzenia, czy to wtedy Bolesław Miluski, czy pan Wiśniewski Andrzej jako główny inwestor wtedy stacji hodowli roślin, to tego tak dokładnie nie powiem, bo ja wtedy pełniłem funkcję specjalisty do spraw BHP i PPOS. Ale w wolnych chwilach, kiedy tylko mogłem, a chodziłem często i na warsztat, i do zakładu Wisiekierz, i do działu hodowli, przechodziłem koło tego ziemniaka, często gęsto spoglądając. Tam głównym takim wykonawcą samego tej konstrukcji, bo tam była oprócz tego, że była to, ta część żywiczno-epoksydowa, to była też robiona tak zwana konstrukcja obrzeżna, po to, żeby te dwie części, które później będą wyjęte, mogły być złączone do kupy i skręcone, żeby miejsce łączenia pokryć ponownie żywicą i tym, dlatego na tym ziemniaku dziś jak się patrzy z zewnątrz, tego nie widać, ale gdyby się przybliżono do niego środka, to on ma dwie łupiny, jak gdyby złożone do kupy, identyczne. Im trzeba tego znaleźć, gdzie są punkty, tego można z powrotem. Była taka sytuacja, że kiedy te łupiny były łączone w środku, to pan Wiszu Adamski miał wyciętą dziurę, taką pamiętam, 50 na 50. Tam wchodził do środka, skręcał to wszystko i wystawiał te konstrukcje, które przez otwory wywiercone wytykał na zewnątrz, które później obrabiał, oklejał, wzmacniał od środka, po to, by można było przykotwić do tych stóp, na których on stoi. Są to trzy stopy, w których pierwotne stopy były te zrobione, ale tu na stacji hodowli roślin w Biesiekierzu, na warsztacie w Biesiekierzu. I one te po prostu stopy. Nogi były, te stopy były po prostu źle coś zrobione, że jemu one nie pasowały. I dlatego poproszono później pop do Wrzyce i te nogi ówczesne, które stoją tu pod nim, to są wykonane przez pop do Wrzyce. Pop do Wrzyca wykonała to. Pan Wiesław Adamski, autor pomnika ziemniaka, nie spodziewał się, że to właśnie pomnik ziemniaka stanie się jego najsłynniejszym dziełem. O bulwie z Biesiekierza rozpisywały się nawet zagraniczne gazety. Widziałem mnóstwo pism niemieckich, nawet na pierwszych okładkach ten ziemniak tam widnieje jako ciekawostka, jako największy ziemniak świata, bo on jest niestety największym ziemniakiem na świecie. Jest tylko większy namalowany gdzieś tam w Meksyku na ścianie, dlatego stąd największy ziemniak świata. Każdy chce tego ziemniaka zobaczyć i tam są te pielgrzymki, przejeżdżają Niemców, nie Niemców z zachodu i tego ziemniaka oglądają. Ja nigdy tego nie traktowałem jakiegoś tam o wybitnych wartościach dzieła sztuki. Bo ja robiłem inne rzeczy, bo robiłem prace, prawda, które tam są po muzeach, gdzieś po różnych kolekcjach, tam nagrody otrzymywały. Są mnie bardzo w całej Europie te moje prace. Gdzie uważałem, że to może być tym dziełem, ale nigdy nie sądziłem, że akurat ta bulwa, tak się zna na scenie, prawda, że ona otrzyma rangę tego dzieła.
nam opowiedzieć teraz w tej chwili, że to jest jakieś takie dzieło, bo to jest zaakceptowane. Tak, i stanowi jakąś taką część, już tworzy historię temu osiedlu i rangę nadaje temu osiedlu. Bo to jest dużo rozgłosu wokół tego i teraz właśnie ci turyści, którzy przyjeżdżają, chcą go zobaczyć. Tam się zatrzymują, robią sobie zdjęcia pod tym. To się stało wizytówką tej miejscowości. Podobnie załóżmy jak w Gdańsku pod tym, pod Neptunem sobie zdjęcia, pod tą fontanną robią. Ziemniak wiadomo, że kojarzy się z Biesiekierzem. Jakim człowiekiem był pan Wiesław Adamski? Jakim był artystą? Był bardzo skromnym człowiekiem, tak właśnie i na co dzień, i w czasie pracy. Miał bardzo małe wymagania odnośnie swojej osoby, ale był niezmiernie utalentowany, bo równie dobrze malował, jak rzeźbił. Kiedyś ziemniak był symbolem wydajności i urodzaju stacji hodowli roślin. Obecnie pomnik ziemniaka to swoista ciekawostka dla przejeżdżających przez Biesiekierz turystów. Każdy marzy o tym, by zrobić sobie selfie z największym na świecie pomnikiem. Dziś życie mieszkańców Biesiekierza kręci się wokół ziemniaka. Jako dziecko zastanawiałam się ja, jak i moi znajomi, czy tego ziemniaka można pokroić na frytki albo dać do zupy. Jest dla mnie symbolem wszystkiego, co jest związane z gminą Biesiekierz. Urodziłam się tu i wychowałam, tu chodziłam do szkoły i odkąd tylko pamiętam, on zawsze tutaj był. Jest dla mnie takim wyznacznikiem powrotu do domu. Za każdym razem, gdy wracałam z różnych wyjazdów, z różnych części Polski, jak mijałam ten pomnik, to wiedziałam, że jestem u siebie. Zawsze był częścią tego wszystkiego i zawsze będzie. Jak wygląda ziemniak i będziecie... Do przodu weźmiemy troszeczkę pracę. Uwaga! Ziemniaka w Polsce. Jakby zbieramy materiały dotyczące waszych, ale powiem państwu szczerze, że nie ma takich konkretnych danych. Nawiązując do tego, co powiedziała wcześniej pani Agnieszka, ja i moi podopieczni środowiskowego domu Feniks podchodzimy do tego bardziej praktycznie. Jest to element naszej pracy, której się zaoferowaliśmy i gdzie nasi podopieczni mogą się wykazać na rzecz społeczeństwa. Przychodzimy tutaj, kiedy są obchodzone święta nasze jakieś narodowe, czy to jest 11 listopada, czy rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i mamy okazję tutaj przy też obelisku złożyć kwiaty i uczestniczyć razem w życiu tu społeczeństwa naszego. Gmina Biesiekierz wzięła udział w 6. edycji programu Orlen Moje Miejsce na Ziemi, noszącej tytuł Najbardziej znany, nieznany pomnik ziemniaka w Polsce. O wszelkie szczegóły związane z programem zapytaliśmy wójta gminy Biesiekierz, pana Tomasza Hołowatego. Przede wszystkim gmina Biesiekierz słynie z tego pomnika, a jednocześnie, kiedy szuka się informacji, są one tak przeróżne w różnych miejscach i właściwie nie wiadomo, co jest prawdą, dlaczego powstał, kto go stworzył, w jakiej technologii, jakie są jego prawdziwe wymiary. Dlatego z jednej strony jest on najbardziej znanym pomnikiem ziemniaka w Polsce, może i nawet w Europie, a nawet niektórzy mówią, że na świecie, a jednocześnie najbardziej nieznanym, bo sporo o nim jeszcze nie wiemy. Dlaczego chcieliśmy stworzyć szereg różnych działań, odwiedzić osoby, które pamiętają, jak powstawał, odwiedzić autorów i rodzinę autora, zbadać historię, podłoże, tło budowy tego pomnika. Chcemy zobaczyć, jak on jest zbudowany. Chcemy go wreszcie trochę odnowić i odświeżyć, bo od lat nie był odświeżany. Umyć, pomalować. Jak również chcielibyśmy, żeby powstała profesjonalna publikacja, która te wszystkie informacje zgromadzi w jednym miejscu, tak żebyśmy mogli umieścić je na przykład w internecie, wydrukować, wręczyć wielu osobom. Tak, żeby z najbardziej nieznanego, znanego pomnika stał się podwójnie najbardziej znanym pomnikiem na świecie. Widzicie państwo ziemniak w zupełnie nowej odsłonie. Tak prezentują się efekty pracy mieszkańców oraz przyjaciół gminy Biesiekierz.
Ja w ogóle zakochana w nim jestem od zawsze, bez względu na to, czy wyglądał tak pięknie i dostojnie jak dzisiaj, odmalowany, jak dodano mu blasku, czy był troszeczkę może mniej zadbany, ale ciągle był. I uważam, że nie da się go nie kochać. Za każdym razem, gdy z kimkolwiek rozmawiam o pomniku ziemniaka, opowiadam o nim, o jego historii, to ktoś się kiedyś zabawnie zapytał, czy nie przeszkadza mi to, że zawsze mówię tylko o ziemniaku, a w każdym programie jestem między paprykarzem szczecińskim, a jakąś inną dziwnym tworem, który też przedstawia jakiś pokarm. Nie, oczywiście, że jestem dumna. Bulwa i paprykarz to są jedne z najpiękniejszych, najbardziej znanych symboli województwa zachodniopomorskiego i powinniśmy być tylko i wyłącznie dumni z naszego ziemniaka. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj przyjdą i obejrzą, będą z tego widoku bardzo zadowoleni, bo jest odświeżony, miewał swoje takie dni, kiedy miał czapeczkę świętego Mikołaja i toż też to był nasz udział, czy na przykład był pięknym jajkiem, ale najlepiej wygląda jako bulwa ziemniaczana. Głos Pomorza, wydanie wtorkowe, 10 czerwca 1980 roku, rubryka Reporter zanotował. Ziemniak na cokole. Ziemniak, największe bogactwo Pomorza Środkowego, doczekał się swojego pomnika. Olbrzymich rozmiarów ziemniaczana bulwa postawiona na okazałym cokole zdobi plac przed budynkiem stacji hodowli roślin w Biesiekierzu. Można ją podziwiać już z daleka. Jest to bowiem niewątpliwie najwyższy punkt w okolicy. Dla turystów przejeżdżających trasą Koszalin-Szczecin niecodzienny pomnik będzie nie lada atrakcją. Ziemniak zaprojektował i wykonał z tworzywa sztucznego Wiesław Adamski, plastyk ze szczecinieckich pracowni sztuk plastycznych. Trójramienną podstawę natomiast zrobili pracownicy grupy remontowo-budowlanej SHR. Co by o tym nie powiedzieć, tego jeszcze nie było. Jak by pani mogła opisać Biesiekierz w czasach istnienia stacji hodowli roślin? Jak ta miejscowość wyglądała i krajobrazowo, i pod względem różnych wydarzeń kulturalnych? No, powiedziałabym, że życie i towarzyskie, i kulturalne, i takie zawodowe było dość na wysokim poziomie. W Koszalinie odbywał się od lat festiwal Młodzi i Film. No i nawiązano, Dom Kultury w Koszalinie nawiązał kontakty z Biesiekierzem, z Domem Kultury w Biesiekierzu, bo taki też był. I przyjeżdżali aktorzy, którzy tam uczestniczyli w tych pokazach, przyjeżdżali do nas na spotkania autorskie takie. Odbywały się przez kilka lat. Były to rzeczywiście wielkie gwiazdy. Przeżywaliśmy to zawsze pięknie, bo to była i pani Beata Tyszkiewicz, i Jan Nowicki, i Englert. Było no, tego dużo. Zawsze przyjeżdżała grupa taka spora, bo to byli i reżyserzy, i filmowcy przeróżni. Przyjeżdżali na te spotkania. Były zawsze bardzo miłe, przyjemne. Były piękne czasy. Byliśmy wszyscy młodzi, pełni zapału do pracy. Sukcesy były. No było przyjemnie. Było po prostu bardzo przyjemnie. Drogi przybyszu, witamy w gminie, która na świecie z pomnika słynie. To właśnie ziemniak z herbu, z pomnika sławi tę ziemię oraz rolnika. Taki to kolos stoi przy szosie. Widoczny ponoć nawet w kosmosie. Gdyby go zetrzeć, obrać z łupiny, placków wystarczy dla całej gminy. Kto chce go dotknąć, kto nie dowierza, niech sam przyjedzie do Biesiekierza.